Bo tak naprawdę od 16 września, zapraszamy już teraz, w środę o godzinie 16, odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne nowej formuły warsztatów muzycznych. Oprócz tradycyjnych warsztatów wokalnych zapraszamy dzieci, młodzież, także osoby starsze, jeżeli są chętne, jeżeli uzbieramy taką grupę oczywiście, na warsztaty gitarowe, na warsztaty instrumentów klawiszowych, na warsztaty z perkusji. W Domu Kultury jest także na ukończeniu miejsce, studio, mini studio nagraniowe wygłuszane specjalnie dla uczestników warsztatów, gdzie będą mogli nagrywać utwory, gdzie będą mogli aranżować różne utwory muzyczne. I żeby nie przedłużając, jeszcze tak na końcu, chciałbym wspomnieć, że każde działanie z Domu Kultury to nie działanie pojedynczej osoby czy pojedynczego animatora. Tak też jest w przypadku tego przedsięwzięcia koncertów orkiestr dętych. Bez pomocy, bez współpracy orkiestry dętej naszej Wieruszowskiej i Konrada te działanie nie miałoby sensu i nie wyglądałoby tak, jak wyglądało. Także dziękujemy bardzo. No i cóż, proszę Państwa, przed Państwem serii koncertów wielkich orkiestr dętych dzisiaj Orkiestra Dęta z Sieradza. Przywitajmy ich brawami. Pierwszy utwór, który zagramy, to wiązanka przebojów zespołu, który takie sukcesy święcił w latach 70., 80. I zespół na tyle dobry, na tyle z dobrą muzyką, że teraz orkiestry dęte go uwielbiają, bo tak dobra muzyka. Bez słów i tak czujemy tą muzykę. Pierwsza, no nie powiem utwór, wiązanka utworów, przeboje Przed kolejnym utworem kilka słów o naszej orkiestrze. No, powstała bardzo dawno, trzeba by się było cofnąć do XIX wieku. Najpierw, no wtedy czas zaborów, zaborcy nie pozwalali na
powstawanie takich jakichś organizacji kulturalnych. No, w naszym Sieradzu najpierw pozwolono na powstanie Straży Pożarnej, no na to pozwolono, bo to się zaborcom przydawało. Ale na powstanie orkiestry pozwolono dopiero w 1900.